Witajcie, Serafin Ekspedycje z tej strony. Dzisiaj jedziemy do zamku w Tenczynie. Zamek w Tenczynie. To trochę wyjazd z Krakowa jest kłopotliwy. 40 km od Krakowa znajduje się to miejsce. Ja tam nie byłem. Żonka ponoć była. Nie jesteśmy pewni i sprawdzimy dzisiaj. Widoczny po raz pierwszy, tam w oddali jest na wzgórzu. W ogóle bardzo ładne rejony. Troszkę wyżej. O, tam ogromna panorama w kierunku Śląskim. Tam jest tak na Śląsku. Jechaliśmy na miejsce. Parking jest duży, wygodny. Płatnik 2 zł. A chyba bardziej jak ruch jest tutaj. Lody własne, też własnej produkcji. No, i zameczek tam się pokazuje. O właśnie, tam. Tutaj jesteśmy teraz pod samym zamkiem. Tu są jakieś dwie drogi, na jakiś żółty szlak wokoło. Tu jest wejście i tam remonty się dzieją. Widać, że bardzo duża akcja. Zamek jest potężny. Tu widzę, do zwiedzania jest przygotowany. Tutaj też idziemy taką ścieżką, która prowadzi wokoło zamku. To jest szeroka, ładna aleja oznakowana. Tutaj jest miejsce opisane jako właśnie do hikingu, do kilku, czy kilku popularnie zwanych, nie wiem, jak to się do końca nazywa. A my spróbujemy podążyć sobie w kierunku przystanek szlaku dawnego górnictwa w Tenczynku. No zobaczymy, jak to się, jak ta podróż wyjdzie. Jesteśmy tutaj, tak, widać na nawigacji. Idę i szukam tej tablicy. No, chyba jest tam. Żonusia pierwsza zauważyła, nie? Zobaczmy, co jest na nim napisane. Czy to w ogóle jest jakaś tablica z informacjami? Tak, przystanek. Obszar dawnej kopalni węgla kamiennego Równo. To jest kopalnia węgla kamiennego. Przekrój szkolny. Szyb Bolesław. To jest sposób. No ale nic tu szczególnego nie ma. No droga do tego oznaczonego miejsca, gdzie kopalnia była, to jest jakieś 500 metrów. W jedną stronę, teraz w drugą stronę wróciliśmy. 500 metrów, to ja idę, znaczy takie jedno miejsce widokowe. To jest bardzo malowniczo, bo tu tamtym przyszedłem. Teraz tutaj widzimy panoramę całą zamku i panoramę widokową. Ja sobie z tego miejsca jeszcze widokowego, tu jest jakieś szczyty poznaczone, zaraz to zbadam. No, nie wiem, czy coś tu będzie widać, ale mi zostało 160-150 metrów do tego punktu widokowego. No i tak wygląda osiągnięty punkt widokowy, najbardziej wysunięty. Tu wszędzie widać są drogi, te ścieżynki w dół gdzieś prowadzą. To jest jakieś 300 metrów do samego zamku, którego tu już nie widać, bo jest zalesione. Tam w oddali to jest autostrada A4 widoczna. A ja wracam do samochodu.